Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Piąteczek... Y, piąt y, Przepraszam, pogubiłem się. Piątek, 26 dzień lutego, wstawak kolejny Wielkopostny, jedziemy. Moi drodzy moi kochani, serdecznie Was witam w Piątkowy Dzień, w Piątkowy Dzień Wielkiego Postu i zapraszam na mądre zdanie świętego Jana Odkrzyża. Tak, dzisiaj mamy Jana Odkrzyża. Bardzo mądre zdanie Jana Odkrzyża. Piękne zdanie. Mam nadzieję, że ona się skoncentruje na bardzo konkretnym temacie. Tylko jednym, zobaczcie zaraz jakim. Ileż to rzeczy można odkrywać w Chrystusie, który jest jakby ogromną kopalnią z mnogimi pokładami skarbów, gdzie choćby nie wiem jak się wgłębiało nie znajdzie się kresu i końca. W każdym zaś zakątku tych Jego tajemnic można tu i tam napotkać nowe złoża nowych bogactw." Stara myśl, oczywista myśl, ale bardzo potrzebna myśl. Czasem niektórzy mi mówią, ojcze, jak sobie pomyślę o wieczności, o tym, że tam podobno będziemy Boga poznawać nie? na wieczność, Boże, ojcze, to będzie strasznie nudne. No przecież w końcu Go poznamy i tam już z Nim tak będziemy i oczywiście na początku będzie super, bo On będzie taki ekstra, no ale potem tak jak ze wszystkim, to nam się trochę znudzi. Jak mówi św. Jan od krzyża, e, e, nie bardzo. Dlatego, że On jest tak nieskończenie bogaty, że jakbyś się daleko nie zagłębił, to ci się pojawi nowa rzecz do odkrycia. Kochani, to jest coś, czego my nie potrafimy zrozumieć. Dlatego, że rzeczywiście my jesteśmy skończeni jako ludzie. nieskończeni w sensie, że koniec z nami, tylko skończeni w sensie, że mamy granice. To, kim jesteśmy, nasza osobowość, nasze piękno, nasze dobro, jest skończone. Nie jest nieskończone, jest skończone. Jest w nas cząstka nieskończoności, bo mamy ducha od niego, więc mamy oczywiście cząstkę nieskończoności. i Ta cząstka rzeczywiście również jest nieskończona, ale my, jako my, jako ludzie, jako stworzenie, jesteśmy skończeni. Dlatego rzeczywiście to jest, nie jest tak, że ciągle da się nas poznawać na nowo i w ogóle bezbrzeżnie, całkowicie fascynujące się, ciągle sobą fascynować. No nie. Aczkolwiek, jeżeli jakaś dusza jednoczy się z Panem Bogiem, to wtedy nabiera też Jego cech. I ten Pan Bóg w niej coraz to nowe rzeczy pokazuje, odkrywa i nadaje nowe rzeczy. Więc może być też tak, że ci, którzy są skończeni, będą nieskończeni w tej bogactwie, dzięki temu, że będą z Panem Bogiem. Ale oczywiście nie chciałbym, przepraszam, mi w inną stronę. Ale nie chciałbym się na nas koncentrować. Zobaczcie, co mówi święty Jan. Mówi: Jeżeli ci się wydaje, że Chrystus i bycie z Nim jest nudne, to w ogóle człowieku puknie się w czoło. Mówi, bycie z nim, tylko prawdziwe bycie z nim, zagłębianie się w jego bogactwa, jest nieskończoną podróżą. To jest nieskończona fascynacja. Ja, ja, ja to czuję, ja to znam, że ilekroć siądę z nim, on mnie zawsze zaskakuje, on jest zawsze nowy, on mnie zawsze prowadzi do czegoś nowego, mało tego we mnie to odkrywa, te nowości. Tam nie ma koni, nigdy nudy, z Bogiem nie ma nigdy nudy. To się może tak wydawać, tak niektórzy mówią, nie, że do życia, o właśnie, to taki gimnazjalista kiedyś mi mówił, powiedział tak, ojcze. Ale jakby te wszystkie rzeczy, czy wy mówicie tam w kościele, żeby je robić, i te wszystkie, co ich nie robić, żeby ich nie robić, to ojciec, to życie jest takie nudne, i nic fajnego nie można. To nieprawda, kochani. To właśnie zły tak tylko próbuje pokazać, że te wszystkie grzechy, te wszystkie rzeczy takie złe są atrakcyjne. Znaczy, oczywiście jakoś tam są. Ale to, co Pan Bóg ma, co może na pierwszy rzut oka nie jest takie atrakcyjne i nie jest takie cudowne, tam są dopiero skarby. Tego, kochani, nie zazna i nie zrozumie nikt, kto nie przebywa w przyjaźni z Jezusem. Pamiętacie, mówiłem wam. O tej przyjaźni o tej mówiła Teresa, nie? Czyli o ciągłym przebywaniu z Bogiem sam na sam w miłości wytrwale. Jak tego się liźnie, jak tego się zazna, zasmakuje, to się wie, jakie to są bogactwa. Kochani, spędźcie dzisiaj z piątek, to jest Dzień Pana Jezusa, spędźcie dzisiaj jak najwięcej czasu z Panem Jezusem na poznawaniu Jego bogactw. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle na dzisiaj w tym odcinku. Pogłębiarka oczywiście w opisie, jeżeli ktoś chce sobie do medytacji jeszcze zajrzeć. A my się widzimy jeszcze jutro w sobotę, w ostatnim odcinku, w tym pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, w się sensie takim drugim, ale ten pierwszy był taki niepełny. Yy, więc się widzimy jutro. Miejcie dzisiaj dobry dzień pełen, Pana Jezusa i Jego bogactw. Ściskam, pozdrawiam Bogusławie z Bogiem. Papa!